Pewnie trzeba się kilkakrotnie przesiąść, no i pewnie to tak zajmuje ze 3 godziny. No teraz tak, sobie pokażmy, że jest człowiek na jednym końcu Warszawy i żeby skorzystać z łaźni, musi tak z 1,5 godziny śmierdzący przebywać w autobusie. No przecież nie zrobi pielgrzymki. A ci wszyscy, którzy są na tych klatkach schodowych, są nie do policzenia. Oni się bardzo wstydzą tej swojej bezdomności. I naprawdę czasami bywa tak, że zdarza się, że ktoś mówi, że kilka lat jest osobą bezdomną, jak ja z nim rozmawiam, czy korzystał pan z jakiejś pomocy, nie zawsze sobie jakoś tam radziłem. Bo trochę był u kolegi, trochę gdzieś tam na budowie w baraku spał, trochę na jednym przystanku był, trochę gdzieś tam na pustostanie, więc on sobie jakoś tam w tej bezdomności radził. Takich skrajnych sytuacji, w których człowiek korzysta z klatki schodowej, ja znam naprawdę multum, szczególnie zimą. Jestem zmęczony, brudny, śmierdzący, niewyspany. Wyrzucają mnie z autobusu co chwila, jest bardzo zimno. Mokry deszcz ze śniegiem, a ja jeżdżę od schroniska do schroniska po to, żeby przeczytać kolejny regulamin, dmuchnąć kolejny alkomat i dowiedzieć się, że nie ma miejsca. My w tym naszym 2-milionowym mieście, przychodząc codziennie przez centrum Warszawy, w ogóle tych ludzi nie widzimy. To podchodzę i po prostu pytam, czy pan potrzebuje pomocy? Czy ma pan gdzieś dzisiaj gdzie spać? Często mam gdzieś jakiś bilet w kieszeni, który mogę przekazać. Może by wsiadł w SKM-kę i przyjechał na PKP Ursus i przyszedł do schroniska. Jeśli nie, przyjść spać, to chociaż się wykąpać, przebrać, zjeść, porozmawiać z pracownikiem socjalnym. A jak idzie koło mnie mój syn, to nigdy nie pozwoli mi udać, że kogoś nie widzę. Mnie puka mama, ale jeszcze tu pan siedzi. Całe życie byliśmy uczeni przez rodziców, że aj, zostaw go, bo to jest pijak, śmierdziuch, brudni. To dobry syn, nie? Na klatce, że dawał kanapkę i nie chce ją wziąć. Ja jestem przy tych ludziach i nigdy w życiu bym tak o nich nie powiedziała, a znam naprawdę mnóstwo życiorysów ludzi, którzy tutaj trafili do schroniska. Jakbym policzyła, to rocznie przez schronisko przechodzi około 400 pewnie osób. Przez te 12 lat można policzyć. Ja znam naprawdę kilka tysięcy historii ludzi. Chodzę na spacery z psem do parku w centrum Warszawy. Spotykam wielu bezdomnych. No ona jest towarzyska i wszystkich ludzi kocha, w związku z tym do wszystkich się garnie. Była to sobota, wczesne godziny ranne, bo godzina była gdzieś po 6:00. Mój pies podleciał właśnie do jednego z panów siedzących na ławce. Czy znam sonety krymskie? Ja mówię, no w szkole uczyłam się, czy jakieś tam fragmenty recytowaliśmy na ocenę, natomiast całych nie znałam. I ten pan zaczął mi recytować. I ja w ogóle oczy otworzyłam szeroko, bo rzeczywiście miał piękny głos, w ogóle taki dosyć przejmujący i recytował to naprawdę, no, profesjonalnie. Niesamowite wrażenie. Przeważnie nam ludzie bezdomni kojarzą się właśnie z ludźmi, którzy są mało wykształceni. Mój pies podleciał do jednego z mężczyzn. No i z tym panem rozmawialiśmy o psach, ponieważ on kiedyś hodował psy. Jego ojciec miał psy, więc w ogóle widać, że miał dosyć dużą wiedzę o rasach, o penologii, o zachowaniach zwierząt. Powiedział, że dziękuję mi za rozmowę. On nie chciał żadnych pieniędzy, nie chciał nic. Natomiast zaskoczyło mnie, że człowiek dziękuje za rozmowę. Nikt nie chce z nimi w ogóle rozmawiać, no niestety bardzo często brzydko pachną. Ja znam historię, kiedy dziennikarze czy jakieś prywatne osoby chcąc doświadczyć bezdomności, przebierały się jakieś łachmany i kładły się gdzieś. Ale zimno jednej nocy nie pokaże dramatu bezdomności. To trzeba poczuć. Trzeba poczuć tą ogromną samotność, tą pogardę ludzi. Trzeba to naprawdę poczuć. Do tego się nie da udać. No i dopiero musiałem się tam gdzieś zdołować całkiem, żeby musiałem wpaść w kanał, czasami zależeć, co kto o mnie myśli. Nie znalazłem kiedyś w kanale normalnie siostry od Matki Teresy. Byłem u nich pół roku, dopiero coś to na mnie spłynęło, nie? Nie wiem, czy ten szeref z góry tak normalnie mnie w takie miejsce skierował. Bo 5 lat już nie piłem tutaj. Znalazła się robota, znalazła się. Także tu robię 6 godzin, tu 4. Były te lata, w których leżałem normalnie. To teraz jest zerowym takim obywatelem. Każdy dzień pobytu tu, każdy dzień w trzeźwości, każdy dzień próby odbudowania własnego życia, to jest nasz sukces. To są po prostu osoby, które w pewnym momencie zaczęły mieć problemy mieszkaniowe. To są różne historie. Oczywiście, że czasami bywa tak, że ktoś robi bardzo dużo głupich rzeczy, przez którą nie jest w stanie utrzymać pracy, zapłacić za mieszkanie. Ostatnio jeden z naszych podopiecznych został bardzo dotkliwie pobity i po pobycie w szpitalu po prostu tam zmarł. To był dziennikarz.
To był bardzo inteligentny człowiek. To środowisko dziennikarskie, które z nim współpracowało, był dziennikarzem sportowym, było w ogromnym szoku. Właściwie nie wiedziało nic o jego życiu. On zakładał taką maskę w pracy. On nie mówił o tym, że miał problemy z nadużywaniem alkoholu w związku z powyższym, że zawalił jeden, drugi, trzeci reportaż. No to nie wypłacono mu kolejnych pieniędzy, przez co okazywało się, że traci możliwość zamieszkania. Nie musi korzystać z takich miejsc jak nasze. I pomimo tego, że odbył terapię alkoholową, gdzieś tam się pozbierał i nie dał rady. I zmarł mając 38 lat. Wyglądają jakby mieli po 60-70 lat, a wiem, że mają niespełna 50. Czasami jesteśmy w szoku, bo jak kogoś takiego wykąpiemy, ostrzeżemy, ubierzemy. I po dwóch tygodniach, kiedy zejdą już wszystkie rany z trupy i twarz przejaśnieje i opuchlizna zejdzie, to się okazuje, że to jest szalenie przystojny człowiek. Nie zawsze jest tak, że komuś się udaje własne życie odbudować. Cały czas tak puk, puk, ktoś wchodzi, wychodzi, panowie wchodzą, wychodzą, bo jest jesień. Ale jakby pani mnie tam zapisała, to bym wiesz, to pojechał. To Puszkowa, to nie jest daleko, bo mogę tłumaczyć, gdzie to jest. My prowadzimy street working, to znaczy nasze koleżanki jeżdżą po miejscach takich niemieszkalnych, typu działki, pustostany, ale również na dworzec zachodni, bo pomocą obejmujemy 3 dzielnice i spotykają się koleżanki z tymi osobami. Informują o możliwości, czy wykąpania się, czy udania się do lekarza. Mówią, gdzie ten lekarz przyjmuje osoby nieubezpieczone. Chciano zorganizować pomoc dla osób bezdomnych w postaci noclegowni, żeby nie spali na klatkach schodowych, żeby nie byli w autobusach, żeby mieli gdzie się schronić. Naprzeciwko hali Expo 2001 przy ulicy Prązyskiego, gdzie właściwie są krzaki. No to jest bunt. Jeden z radnych powiedział, że absolutnie on sobie nie wyobraża. Tam jest XXI wiek i tam nie może być żadnego pomagania jakimś tam bezdomnym. Pamiętam, jak pracowałam z ojcem Bogusławem Paleczym, założycielem tego miejsca. Przyjmowaliśmy osoby po 40 roku życia, bo takich było najwięcej. Teraz z perspektywy pracy już 14 lat w tym miejscu obserwuję z dużym niepokojem, jak dużo młodych ludzi znajduje się w kryzysie bezdomności. Nie ma sensownego systemu pomocy osobom bezdomnym z bardzo prostego powodu, dlatego że się myśli o tych osobach w podły sposób. Jak się podle myśli, to się podły system buduje. Jeśli ma się wizję w głowie, że to są brutasy, śmierdziuchy i nieudacznicy i lenie, to właściwie się podtrzymuje tylko wyłącznie funkcje życiowe i nie robi się nic sensownego. Ja ostatnio byłam też na konferencji Rzecznika Praw Obywatelskich i jedna z pań, zresztą bardzo pięknie mówiła o wielu rzeczach i aspektach bezdomności. Tam były różne podziały, przyczyny. No i tam był taki punkt bezdomność z wyboru. Mnie ojciec Bogusław nauczył, czyli 20 lat swojego doświadczenia plus te 12 moich, że nie ma bezdomności z wyboru. Nie istnieje takie zjawisko. No, tylko że ja miałam czas z nimi porozmawiać dłużej. W trzecim, czwartym zdaniu okazało się, że on wybrał bezdomność, bo uciekł z domu, w którym go bito. Bo był brat, który był alkoholikiem i przypijał jego i swoje pieniądze. No więc on uciekł z domu, a nie wybrał tułaczkę, jakąś taką romantyczną wizję, że on teraz zapuści brodę, weźmie jakiś wór na plecy i będzie wędrował po świecie i poznawał kolejne krainy. Tych ludzi widać, jeszcze tu widać. Na przykład mówię, jeżeli chodzi o centrum Warszawy, to jest bardzo dużo bezdomnych. Teraz jeszcze oni na tych ławkach, mimo że deszcz siąpi, poprzykrywani są kocami, jakimiś fragmentami jakichś materiałów i oni dalej śpią na dworze. Człowiek może stracić pracę, bo są różne redukcje etatów i parę miesięcy nie zarabiając można stracić wszystko. I dokładnie znaleźć się w tym miejscu, co ci ludzie, z którymi rozmawiają w parku. Pierwsza rzecz to potrzeba zrozumienia wiedzy, zniesienia się ponad stereotyp. Tak chyba można byłoby podsumować w paru słowach to, o czym usłyszeliśmy w reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Autorka jest z nami w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Poza panią Urszulą jeszcze dwóch panów. Pan Konrad Siuda z Fundacji Daj Herbatę. Dobry wieczór. I pan Marek Zakrzewski, jak pan Marek sam o sobie mówi, klasyczny bezdomny, twórca, inicjator programu społecznego, mentor środowiskowego wsparcia. Dobry wieczór. Zapowiadając reportaż, postawiłem takie pytanie, czy nas, mających nad głową dach, w ogóle obchodzi los osób bezdomnych? Pani Urszula, pani rozmawiała z przechodniami w centrum Warszawy. Więcej było takich pozytywnych reakcji, takich
reakcji pełnych troski, może zastanowienia nad sytuacją tych osób, czy wręcz przeciwnie, niechęć, pogarda właśnie z powodu tego, że tak jak słyszeliśmy, śmierdzą, czy szpecą wizerunek miasta, jak to było? Z tych rozmów wynikało, że tak naprawdę ci ludzie są przezroczyści. Nie widzimy ich, nie obchodzi nas ich los. Nie ma żadnej refleksji na ten temat, jak popadli w taką sytuację. No, widzimy ich w centrum Warszawy. Ale rozmawiałam z panią dyrektor pensjonatu Święty Łazarz i powiedziała, że należałoby spojrzeć trochę szerzej, bo w ogóle jesteśmy obojętni na nas samych. Źle się do siebie odnosimy, przepychamy się, nie wpuszczamy, nie ustępujemy miejsca. Chodzi o kwestię wychowania. Jej 11-letni syn Nikodem właściwie wychował się w tym pensjonacie Świętego Łazarza. To jest, kiedy urodziła dziecko, chciała iść na urlop macierzyński, potem na urlop wychowawczy, ale ojciec Bogusław bardzo ją prosił, żeby dalej z nim pracowała, bo była od początku była jego prawą ręką. Żeby ją zatrzymać w tym pensjonacie, razem z panami, którzy tam przebywali, przygotowali pokój dla tego kilkumiesięcznego dziecka z monitoringiem, żeby mogła na niego czasem popatrzeć. I właśnie panowie z tego domu się nim opiekowali. Dla mnie to było tak niesamowite, ponieważ ja mówię, tkwimy w tych stereotypach, prawda? Więc jak powierzyć dziecko, prawda, no osobom, jeszcze takim osobom, prawda? Bo to ciągle gdzieś tam funkcjonuje. Więc to było coś takiego, co mnie tak zaskoczyło, to podejście jej jako matki, prawda? Że jednak nie bała się powierzyć. Ja pamiętam, że pani Ada wtedy, 11 lat temu powiedziała, co takiego? Przecież ja ich dobrze znam. Są przebadani, wyleczeni. Mam monitoring, mogę na dziecko popatrzeć. Panowie wychodzą z dzieckiem do parku na spacery. Więc to zaufanie to jest coś, co było takim pierwszym takim krokiem. Tu stawiamy kropkę, wracamy w drugiej części audycji. Reklama. Co oglądasz, Barbara? Podaj jedno. To bank nie miał prawa udzielać kredytu w walucie, która jest zmienna. A pomimo to banki udzielały takiego kredytu i proszę nam wierzyć, że w chwili obecnej również udzielają kredytu osobom, które tak naprawdę tych kredytów nie powinny otrzymać, bo prawdopodobnie tych kredytów nie spłacą. To świadczy o jednym. Nie chodzi bankom o spłacanie kredytu, tylko o to, żebyście Państwo przez 8 do 10 lat spłacali, co nawet w jednej z analiz potwierdził Narodowy Bank Polski, iż taki okres kredytów 30-letnich przewiduje funkcjonowania, przynajmniej 1/4 z tych kredytów nie będzie dłużej trwała. Po to, żeby właśnie przejąć nieruchomość, zarobić na windykacji. I to jest niestety nieuczciwe działanie ze strony banków, iż nie analizują właściwie sytuacji klienta przed sprzedaniem mu takiego produktu. Jeszcze chciałem tutaj dodać, że pani bardzo słusznie zauważyła, że skoro nie był to kredyt w złotówkach polskich, to znaczy, że te umowy są nielegalne według polskiego prawa bankowego, dewizowego, ponieważ banki nie mogą udzielać kredytów do 2009 roku innych niż polskich złotych. Także to też pokazuje właśnie ewidentnie, że są to umowy bezprawne. Jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, ponieważ rzeczywiście w tamtym okresie, mniej więcej w 2007-2008 roku, większość kredytów, która się sprzedawała, to były kredyty indeksowane, denominowane do waluty obcej. I z czego to wynikało? Głównie wynikało to z bardzo dużych dysproporcji między kosztami kredytu złotowego, a kosztami tego kredytu indeksowanego. I symulowanymi jeszcze dodatkowo przez bank, to po prostu wychodziło na tabelach. Dlatego ci ludzie, łącznie ze mną również, decydowaliśmy się na ten kredyt, który był indeksowany, denominowany do waluty obcej. Dlaczego my się tak na to decydowaliśmy? Ponieważ bank nie poinformował nas o rzeczywistym ryzyku kursowym. To jest to, co próbowałem zasygnalizować. Natomiast to nie jest prosto wytłumaczyć. To wynika... Nie mieliśmy tej wiedzy na temat tego, w jaki sposób bank zabezpiecza swoje własne ryzyko i jak to wpłynie
na kurs walutowy, to bank miał, w zasadzie można było z góry przewidzieć, że ten kurs wzrośnie i to wzrośnie mocno, natomiast klienci tej informacji nie mieli, ponieważ byli przez bank dezinformowani. To, że my mamy w umowach często podpisane klauzule, że my wiemy o tym ryzyku, to tylko tak naprawdę obciąża bank, bo bank nie dość, że nas nie poinformował o tym ryzyku, to jeszcze dodatkowo wprowadził nas w błąd. Ja bym jeszcze może dodał najprostszą rzecz. Wszyscy mieliśmy świadomość i myślę, że pani też ma do dzisiaj jeszcze taką świadomość, która niestety jest błędna. My myśleliśmy, że jeżeli bierzemy takie kredyty, to polskie banki kupują franki i te franki będą w Polsce. My myśleliśmy, że w Polsce wyląduje 40 miliardów franków, a niestety tak nie było. Te franki nigdy przez banki nie zostały kupione, bo gdyby były kupione, to ta waluta nigdy by nie doszła do poziomu 2 zł. Ona by się zatrzymała prawdopodobnie na 2,50-2,60, a po wzroście może by wzrosła do 3,20-3,30, czyli byśmy byli w takiej realnej sytuacji rynkowej. A ponieważ banki udały, że kupują franki, to wytworzyła się niestety taka sytuacja. Ja jeszcze bym tutaj dodał, sprecyzował hasło. Udawanie, podszywanie się, oszukiwanie. Ryzyka kursowego. Bo tego się nie mówi w przestrzeni publicznej, ale w przestrzeni sądowej już tak. Bo nie wystarczy konsumentowi powiedzieć o istnieniu jakiegokolwiek ryzyka kursowego, dlatego że do tego obowiązku należy również poinformowanie, jaka jest wysokość, wielkość możliwa tego ryzyka finansowego. I tutaj banki nie dopełniły tego obowiązku. Ale gwoździem do trumny chciałem powiedzieć, są tak zwane kredyty indeksowane i denominowane, pseudokredyty. Dlatego, że również to są pojęcia kredytowe niefunkcjonujące w prawie bankowym polskim. Także są to umowy też nielegalne według prawa bankowego. Bardzo proszę, Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani Michał z Warszawy. Witamy, panie Michale. Prosimy bardzo. Szczęść Boże. Pozdrawiam szanownych gości i księdza redaktora prowadzącego. Chciałem się odnieść w ogóle do sprawy bankowości. Uważam, że system bankowy w Polsce jest chory. To znaczy te banki, które zostały sprywatyzowane i zagraniczne, które tutaj są, są według mnie takimi wielkimi lichwiarzami, ponieważ nie opłaci się oszczędzać pieniędzy. Odsetki są prawie że zerowe, natomiast kredyty są bardzo drogie i po prostu ludzie nie, pod tym względem nie mają możliwości działania. Obywatele, którzy chcieliby korzystać z usług bankowych. Te usługi są po prostu nierzetelne. Spółdzielczość bankowa, czyli banki spółdzielcze i SKOK-i również nie spełniają swojego zadania, tak jakby się tego oczekiwało. SKOK-ów bardzo dużo zbankrutowało. Banki spółdzielcze też nie są wolne od różnych afer. No wynika to, uważam, przede wszystkim dlatego, że nie przywrócono zasad przedwojennej spółdzielczości, w której takich bankructw nie było, a spółdzielczość spowodowała zniesienie lichwy kredytowej. Ta spółdzielczość przedwojenna charakteryzowała się bardzo silnym nadzorem członkowskim. To gwarantowało prawo. Członkowie na bieżąco mogli kontrolować, czy zarządy i rady nadzorcze nie kradną i nie wyprowadzają pieniędzy z banków. Także tutaj system kontroli finansowej obecny też nie spełnił swojego zadania. Sądy, no to już w ogóle szkoda się nad tym rozwodzić. Wiadomo, że to jest jedna wielka patologia i ze środowiska sędziów i nadzoru bankowego i ze środowiska profesorów, którzy zajmują się bankowością na wyższych uczelniach, nie wyszła jakaś zbiorowa inicjatywa naprawy systemu bankowego w Polsce. Uważam, że tutaj dwie kwestie. Jedno to to, żeby kredytobiorcy, którzy zostali ograbieni przez banki, ci, którzy brali kredyty we frankach,
żeby zostali jakoś, no, żeby im pozwolono odzyskać to, co stracili, żeby nastąpiło zadośćuczynienie. To jest jedna sprawa. A druga, profilaktyka, żeby nie dochodziło więcej do takich patologii w systemie bankowym. Uważam, że brakuje edukacji na temat finansów, działania systemu bankowego, korzystania z usług. Obywatele nie wiedzą. Szkoły w programach szkolnych tego nie mają. Brak jakichś pozycji, które w popularny sposób, prosty, zrozumiały dla każdego obywatela, pokazywałyby, jak należy postępować w stosunkach z instytucjami kredytowymi. Przecież ludzie często brali kredyty w różnych Ambergoldach i tam składali pieniądze, bo system bankowy jest niewydolny. Więc uważam, że trzeba również profilaktycznie zacząć działać. Postarać się o to, żeby te programy szkolne były na właściwym poziomie, żeby uniwersytety starszego wieku też informowały i uczyły, jak korzystać z usług bankowych. Po prostu, no, dla zdrowego rozwoju społeczeństwa, państwa, rodziny potrzebny jest wiarygodny, uczciwy, rzetelny system bankowy. I prosiłbym o ustosunkowanie się do mojej wypowiedzi. Dziękuję. Dziękujemy, panie Michale, i oddajemy głos gościom. Cóż, my możemy tylko powiedzieć, że jest to bardzo trafne podsumowanie obecnej sytuacji. Mogę tylko zachęcić pana Michała, ponieważ jest z Warszawy, do tego, iż takie osoby jak pan są dla nas cennym źródłem informacji. My się składamy wszyscy właśnie z sumy naszej wiedzy i zapraszam na naszą stronę internetową. Tam jest kalendarz naszego biura i bardzo chętnie oczywiście byśmy się z panem spotkali i trochę dłużej porozmawiali o tym, jak jest z polskim sektorem bankowym, gdyż to wszystko to, co pan powiedział, powtarza się praktycznie na każdym naszym spotkaniu i myślę, że pana wiedza, jak widać z tej krótkiej wypowiedzi, jest dużo szersza i no, nas też uderza to przede wszystkim, że faktycznie w Polsce brak jest edukacji, ona wręcz jest ta, która jest, wręcz jest szkodliwa momentami, gdyż prezentuje się no, trochę fałszywy obraz tego sektora bankowego. No i najważniejszy element, tak, brak tego nadzoru bankowego nad tymi instytucjami, to po prostu nie funkcjonuje, dlatego mamy tak dużo afer i tak dużo osób poszkodowanych przez banki. Ja chciałbym odnieść się tutaj do wypowiedzi słuchacza o imieniu? Do wypowiedzi pana Michała. Generalnie zgadzam się z pana diagnozą, natomiast chciałbym odnieść się do tej wypowiedzi dotyczącej sądów. Jakby no, myślę, że tutaj, jak wszyscy siedzimy, nie mam wątpliwości co do tego, że reforma sądownictwa jest potrzebna. Natomiast chciałbym powiedzieć, że to właśnie spora część sądów w tej chwili staje po stronie kredytobiorców i tak jak tutaj podawałem przykłady chociażby tego sądu w Toruniu, który stanął po stronie kredytobiorców i rzeczywiście rzetelnie zanalizował tę umowę pseudofrankową i jest no naprawdę gro bardzo rzetelnych sędziów, którzy rzeczywiście pochylają się nad sprawami i nie patrzą na to, czy po drugiej stronie jest zwykła osoba, czy jest jakaś wielka korporacja i potrafią się takiej wielkiej korporacji przeciwstawić, chociażby ta miała najdroższych prawników i składała najobszerniejsze pisma procesowe. Więc ja jestem zbudowany postawą części sądów. No są też wyroki, z którymi się mocno nie zgadzam. Natomiast jakby byłbym daleki od tego, żeby tutaj jakby całe środowisko sędziowskie i sądowe odżegnywać tutaj od, może za mocne słowo, ale jakby żeby winić to środowisko i oceniać jednoznacznie negatywnie. Dziękujemy. Bardzo proszę. Halo? Halo, witam.
Prosimy, jesteśmy na antenie, już proszę się przedstawić, słuchamy. Ale ja się zadzwoniłem do rozmów na temat franków. Tak. Tak się złożyło. A, super. Ja mam takie spostrzeżenie do ostatniej wypowiedzi. A pana imię możemy poznać jeszcze? Łukasz. Dziękuję. Proszę bardzo, słuchamy. Proszę kontynuować, panie Łukasz. Halo, witam. Prosimy. Łukasz z tej strony, z Warszawy dzwonię. Chciałem nawiązać do tej rozmowy, którą słyszeliśmy przed chwilą. Pan mówił, że nie ma edukacji. Niestety to nie jest prawda, bo edukacja jest i Fundacja Banku Millennium prowadzi edukację banksterską od podstawówkach i przedszkolach już chyba nawet. Także no nie jest to tak do końca, bo banki jednak wciskają ludziom wiedzę, której nie powinni mieć tak naprawdę i mówią nieprawdę na ten temat. A poza tym następną sprawą jest działanie naszego rządu w postaci prezesa Morawieckiego, który wprowadza do Polski najbardziej toksyczne banki na świecie, które stworzyły kryzys w 2008 roku, czyli JP Morgana i Goldman Sachs. I to jest niedopuszczalne moim zdaniem. Jeszcze się tym chwali na około. To wszystko, panie Łukaszu? No, myślę, że no, można by wiele na ten temat rozmawiać, ale no, chciałbym też udostępnić innym ludziom możliwość zabrania głosu. Dobrze. Dziękujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy. Oddajemy głos gościom. Cóż, w poprzedniej wypowiedzi nawiązałem do tego, iż ta edukacja faktycznie czasem jest wręcz fałszywa i chcielibyśmy, żeby ten program kształcenia o współczesnej bankowości wyglądał realnie. Przykładem jest ciągłe podawanie dla całego społeczeństwa, nie tylko w szkołach, iż banki pożyczają środki zebrane od innych klientów. No nie jest tak, że Kowalski wpłaca do banku 100 tysięcy, a Nowak dopiero z tych 100 tysięcy może tą kwotę wypłacić. To jest jedno wielkie oszustwo, no ale powiedzmy dzisiaj mamy trochę inne problemy i oddajmy głos innym słuchaczom, niech oni zadają pytania o swoich problemach. Dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Radio Maryja dla wszystkich. Teraz i zawsze. Ja do audycji. Tak, słuchamy już cały czas. Dobrze. Można mówić, tylko trzeba radio przyciszyć, dobrze? Dobrze. Halo? Tak, proszę się przedstawić i słuchamy pani wypowiedzi. Moje imię Danuta, ja dzwonię z Wielkopolski. Ja jestem właśnie w temacie już prawie 10 lat z mężem. Wzięliśmy kredyt hipoteczny. Frank wtedy wynosił 2,20. I właśnie odnośnie tego upominania, tego, no teraz 4 ponad złoty. My jesteśmy na straszonej pozycji. Stałym samochodem trzeba jeździć 36 lat po ślubie i wszystko bank bierze. I nas nie poinformowano w ogóle, że zmiana kursu właśnie nie będzie, tylko że będziemy płacić po 2,20. No i czy są jakieś szanse, żeby te pieniążki zadośćuczynienie, no bo przecież ja mam wnuka i córka wynajmuje mieszkanie. No Boże kochany. Chciałam porady właśnie specjalistów. Dziękujemy pani Danuto, pozdrawiamy i no, słuchamy naszych gości. Właśnie takie pytanie też z mojej strony może, czy na straconej pozycji jest taki człowiek? Oczywiście nie i my walczymy o to właśnie po to, żebyście państwo swoich środków finansowych nie wydatkowali tylko na raty, które są zawyżone przez bank, tylko właśnie po to, żebyście mogli przeznaczyć na swoje potrzeby, swoje rodziny, swoje wnuki, swoje dzieci. I na szczęście, tak jak już pan mecenas wspomniał, polskie sądy powoli uczą się tego tematu i jest coraz więcej tych wyroków, które właśnie mówią, iż jeżeli pani uzyska ten kredyt po kursie, który wynosi 2,20, to prawdopodobnie to nie jest kredyt, jak pani myśli, frankowy, tylko to jest kredyt złotówkowy, który pani stale powinna spłacać po tym kursie, czyli prawdopodobnie pani rata jest mocno zawyżona, to jest czasem i połowa tej raty, którą pani płaci
Także jeżeli panią w jakikolwiek sposób ściga bank, no to my oczywiście możemy jakąś panią wesprzeć, tylko potrzebujemy po prostu kompletu dokumentacji, łącznie z tymi wezwaniami, które bank do państwa wysyła. Po prostu prosimy o kontakt i przesłanie dokumentów. To ja też spróbuję się odnieść tutaj do pytania pani Danuty i jak najbardziej tutaj zgadzam się z panem Arkadiuszem, że nie jest pani na straconej pozycji. Jak najbardziej zachęcamy panią do tego, żeby przesłać komplet dokumentów. Same oszustwa, tutaj, co my to słyszymy. W stowarzyszeniu Stop Bankowemu Bezprawiu kontakt na pewno można znaleźć w internecie, czy też jeśli byłby z tym problem, to proszę kogoś poprosić, żeby w internecie tego kontaktu poszukał. I w takiej sytuacji ja również jestem gotów do tego, żeby przeanalizować te dokumenty, aktualną sytuację i panią wspomóc. Też chciałem powiedzieć, że jeśli jest taka sytuacja, że kogoś nie stać na to, żeby wynająć prawnika, zawsze jest możliwość, żeby wystąpić do sądu, ustanowienie pełnomocnika z urzędu i dopiero potem wnieść pozew. I w takim przypadku taki pełnomocnik ma obowiązek działać na korzyść swojego klienta, więc można też wystąpić o zwolnienie od kosztów sądowych, czyli nie uiszczać opłaty sądowej. No, możliwości jest naprawdę dużo, tylko trzeba zacząć działać i zacząć walczyć, tak jak tutaj mówili przedmówcy, o swoje prawa. Jeszcze warto również nie zaniechać tej drogi naciskania na posła, którego pani wybierała w swoim okręgu. Też należy mu informować go o tym problemie. Należy naciskać po prostu na rozwiązanie systemowe, bo my nie możemy zrzucić całej odpowiedzialności teraz na sądy, że sądy za nas te setki tysięcy spraw rozwiążą, bo po prostu my zapchamy te sądy tymi sprawami. Trzeba wymagać od posłów, żeby wywiązali się z tego, do czego zostali zobowiązani, czyli do rozwiązania systemowego. Dziękuję, bardzo prosimy. Radio Maryja, halo? Halo? Proszę bardzo. Dzwoni Paweł z Irlandii. I ja mam takie pytanie. Właśnie chodzi mi o taką poradę, gdyż chcielibyśmy wrócić do Polski za parę lat i oczywiście potrzebujemy jakiegoś lokum. Chcielibyśmy wybudować dom lub zakupić mieszkanie. Ja się tak wstępnie orientowałem, jaka jest sytuacja w Polsce. No to banki w Polsce powiedziały, że możemy wziąć jedynie kredyt walutowy, właśnie w takiej walucie, jakiej zarabiamy, czyli w euro. Tylko że o to chodzi, że jakbyśmy wzięli nawet na dzień dzisiejszy kredyt w euro, co się stanie z tym właśnie w przyszłości, prawda? Bo jak my wrócimy za parę lat, powiedzmy, nie wiem, może 3, może 5, no to co później będzie? Czy też to będzie podobna sytuacja jak z tymi właśnie walutami frankowymi? Dziękujemy i oddajemy głos naszym gościom. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Trudno przewidzieć, jaka będzie sytuacja. To znaczy nie możemy tutaj panu obiecać ani, że ten kurs wzrośnie, ani, że on spadnie. Nie wiem, jakie są procedury też bankowe, czy też na pewno jeżeli państwo wracacie tutaj do kraju i planujecie w przyszłości zarabiać w złotych, to oczywiście należałoby ten kredyt wziąć w złotych. Natomiast czy bank państwu takiego kredytu udzieli, no to my tego niestety nie możemy powiedzieć. Ja ze swojego doświadczenia chciałbym poradzić, bo spłacam kredyt od 2007 roku i to, z czym mamy do czynienia w Polsce, czyli z bankowym bezprawiem, no pokazuje, że ten rynek finansowy, bankowy w Polsce nie jest bezpieczny. To jest jak dziki zachód. Także jeżeli jest tylko taka możliwość, to ja osobiście zachęcam do finansowania swoich potrzeb mieszkaniowych przede wszystkim z oszczędności, jeżeli jest tylko taka możliwość. Natomiast branie kredytu w Polsce to jest no, jak mina przeciwczołgowa i naprawdę jest to bardzo niebezpieczne. Także tyle z mojej strony. Ja bym tylko dopowiedział, że tu niestety spotkaliśmy się z kolejną rekomendacją, która weszła w 2014 roku, czyli wtedy, kiedy to już udzielanie tych kredytów tak zwanych walutowych stało się niezbyt korzystne dla banków. To się stało oczywiście wtedy, kiedy kurs już był na tyle wysoki, iż nagle organy nadzoru były na tyle stanowcze, iż żeby tych kredytów zakazać i w tej chwili faktycznie, jeżeli pan zarabia w euro,
No tylko pan może otrzymać w Polsce kredyt w euro. Musi pan zarabiać większość danej kwoty w danej walucie i tylko ta waluta panu przysługuje, co no, jest kolejnym dowodem na to, iż organy nadzoru kompletnie są oderwane od rzeczywistości, gdyż zaczęły chronić nas rynek wtedy, kiedy to już się przestało opłacać bankom, czyli zamiast chronić w 2005 roku, to zaczęły to robić 9 lat później. Ja tutaj widzę takie jedno rozwiązanie, bo jeżeli państwo przyjadą do Polski, to oczywiście pewnie tutaj będzie jakaś potrzebna praca na miejscu w Polsce, więc te zarobki też będą w Polsce i jeżeli wtedy będzie się pan ubiegał o kredyt, to z pewnością będzie tylko i wyłącznie w złotówkach. Ja muszę jeszcze powiem tylko słowo. Tak właśnie zauważam pewną taką ironię, której też nawiązał pan Arkadiusz, to znaczy taką, że wtedy, kiedy ludzie brali kredyty właśnie te indeksowane czy denominowane, to jakby nikt wtedy banki nie mówiły, że mogą te kredyty wziąć jedynie w tej walucie, w której zarabiają. W sensie, że ta waluta obca to jest coś właśnie niebezpiecznego, natomiast w tej chwili pan tu otrzymuje taki komunikat, że może pan wziąć ten kredyt jedynie w walucie, w której pan zarabia. Więc no jest to tak jak mówię, pewna ironia i wyraźna właśnie zmiana stanowiska banków. Prosimy bardzo, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Hubert z okolic Warszawy. Witamy i słuchamy już, panie Hubercie. Chciałbym nawiązać tutaj do wypowiedzi poprzedniczki. Zapomniałem imienia w tej chwili, która się dziwiła, dlaczego ludzie owego czasu brali kredyty we frankach. Troszkę mi to przypomina sytuację, troszkę może z innej kwestii. Przypomnę sytuację zarządów PO, kiedy to wypłynęły niekorzystne dla ówczesnego rządu podsłuchy. Też wtedy próbowano tak zorganizować sytuację prawną, żeby uniemożliwiła wykorzystywanie podsłuchów w sposób nielegalny, nagrywanych, tak? No to z takim podejściem jest tutaj troszkę analogicznie, że w zasadzie nieważne na jakich zasadach te banki kredytów udzielały, i tutaj jest tak jakby uwaga odsunięta od stanu prawnego, tylko jest uwaga skupiona na jakby nieuwadze czy jakimś braku zrozumienia tematu. Przesunięty akcent jest z kolei na kredytobiorcę. Wydaje mi się, że system bankowy w Polsce inwestuje znaczne środki na właśnie stworzenie takiej sytuacji PR-owej w mainstreamowych mediach, które no właśnie są konsekwencją takich, a nie innych poglądów ludzi. Właśnie no generalnie one stwarzają takie środowisko, żeby ludzie właśnie wyciągali takie wnioski i generalnie banki wykorzystują no tutaj starą technikę, dzieli i rządź się, czyli generalnie nasyłają w zasadzie część opinii publicznej czy wręcz czują w zasadzie jednych ludzi na drugich tylko po to, żeby właśnie system bankowy oprócz tutaj własnego lobbingu mógł też na polityków wpływać przez opinię publiczną tak, aby w zasadzie finał tych spraw dla frankowiczów był niekorzystny. Także wydaje mi się, że po prostu powinniśmy się skupiać na sytuacji prawnej, a nie tutaj obarczyć, że tak powiem, tą typowo najsłabszą stronę tych umów w postaci kredytobiorców, bo w zasadzie urząd państwowy, tak ogólnie nazwę, też powinien brać na siebie jakąś tam odpowiedzialność, bo w zasadzie te wszystkie urzędy, które regulują ten rynek, jak widać dzisiaj, nie dopuściły do obrotu te instrumenty finansowe, a dzisiaj w zasadzie no, ustami prezesa Kaczyńskiego jesteśmy
przekierowywani do sądów, a z kolei no, te sądy wiemy, jakie są. Także jest to też pewien paradoks, tak, że jesteśmy kierowani do sądów, które no, w zasadzie no, są jakie są i jest to też oddzielne państwo w państwie. Także wydaje mi się, że powinniśmy na tą sprawę troszkę patrzeć inaczej. No, z mojej strony to wszystko, może nie będę blokował anteny. Dziękujemy. Gwoli komentarza. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy i pozwolimy odnieść się gościom naszym. Cóż, w mojej ocenie jest to taka analogia, że nie możemy patrzeć, czy ważniejsze jest, kto nagrywał, tylko co jest nagrywane, a w tej sytuacji to chodzi o to, nie możemy patrzeć, kto podpisywał umowy, bo podpisywały po pierwsze dwie strony, nie tylko klient, ale również bank. Po drugie, dlaczego banki, które stać jest na to, żeby przygotować zgodne z prawem umowy, zgodnie z raportem Naczelnej Izby Kontroli, mają aż w 90% umów kredytowych tak zwane klauzule nieuczciwe, czyli z natury zakładają od razu podpisywanie nieuczciwej umowy w 9 na 10 umowach. No i myślę, że faktycznie tu jest takie odwracanie kota ogonem, bo mówi się o pomocy dla jednych kredytobiorców czy drugich, nastawiając ich przeciwko sobie, a tymczasem się milczy o tym, iż to banki otrzymują w tej chwili pomoc z budżetu państwa, mają przepisy, które mi pozwalały przez wiele lat działać na zupełnie innych zasadach niż inne firmy, tak zwane, tutaj właśnie chodzi o bankowy tytuł egzekucyjny, który był niezgodny z konstytucją, i mają wiele takich przewag, które pozwalają im niestety prowadzić do tego, iż mamy tak wielu poszkodowanych przez banki. Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Można się włączyć tak, do rozmowy? Tak, oczywiście. Jesteśmy już na antenie. Słuchamy. Dziękuję. Mówię Ewa z Niemiec. Ja przysłuchuję się tej rozmowie i się zastanawiam, czy Polska jest nadal państwem teoretycznym. Bo przecież jest rząd, są ministrowie odpowiedzialni za to banksterstwo, które w Polsce panuje. Ja nie rozumiem, dlaczego pokrzywdzeni ludzie muszą sami brać na swoje barki wszystkie ciężary, a państwo społecznie jeszcze się w to włączać. Natomiast nie wiem, co robi minister finansów i jak dba o to, żeby nawet nie powtarzały się nowe te sprawy. Okazuje się, że w Polsce rządzą banki, a nie minister i premier rządu naszego. Czy ja to dobrze wyobrażam sobie sytuację w Polsce? Dziękujemy, pani Ewo. Dziękuję. Prosimy naszych gości. Proszę państwa, łapciuchy rządzą w Polsce łapciuchy, bo jak najwięcej tych pieniędzy trzeba ściągnąć. Wiemy też, że społeczeństwo musi być bardziej aktywne i dlatego my jesteśmy tak aktywni, uświadamiamy polityków, że muszą się również zająć tą sprawą, bo sprawa Amber Gold jest sprawą bardzo ważną, sprawa tak zwanej afery reprywacyjnej również, ale tutaj mamy aferę kilkukrotnie większą i ją przede wszystkim trzeba zatrzymać. Tak jak w przypadku afery z wyłudzaniem podatku VAT. Udało się już zatrzymać wyłudzanie tego podatku na przyszłość i może w tej chwili organy ścigania zajmują się tym, kto pozwolił na taką aferę w przeszłości, ale to w przypadku tej afery mamy taką sytuację, iż dalej trwa ten rozbój, czyli dalej miliardy wyciekają z Polski, z polskich rodzin do i tak już bardzo bogatych bankierów, także my apelujemy jeszcze raz do polskiego rządu, do polskich parlamentarzystów, żebyście po pierwsze poparli wniosek o komisję śledczą, żebyście wskazali, którzy konkretni urzędnicy z imienia i nazwiska są odpowiedzialni, a przypomnę, że jednym z nich jest pan Andrzej Jakubiak, był przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, był współpracownik panny Hanny Gronkiewicz-Waltz i także zatrzymajcie na już ten proceder, żeby nie powiększała się ta pula 150 tysięcy rodzin, które już zostały pozbawione majątku. I tu jest propozycja wstrzymania licytacji do czasu rozwiązania systemowego tego problemu. Ja bym tu chciał jeszcze nawiązać krótko do wypowiedzi pana, który dzwonił przed panią, który bardzo słusznie zauważył, że mamy do czynienia w przestrzeni publicznej, w społeczeństwie, do próby właśnie nasłania, napuszczenia jednej części społeczeństwa na drugą, czyli osoby, które brały kredyty w złotówkach i osoby, które brały kredyty w złotówkach, a które się nazywają
kredytami pseudowalutowymi. I tutaj słusznie też pan zauważył, że na to potrzebne są pieniądze. Ktoś musi za to płacić, żeby odpowiednie firmy public relations pracowały nad takim obrazem społeczeństwa. Natomiast tam, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, tak? I widać, że banki na tym korzystają, tak? Tam, gdzie my się bijemy. Ten aparat lichwiarski jest coraz bardziej dla Polaków opresyjny i nie tylko my to czujemy. Myślę, że to odczuwa coraz większe grono społeczeństwa. Natomiast ta informacja jakoś nie przebija się do naszych przedstawicieli, do posłów. Myślę, że powinniśmy ich o tym informować, żeby oni po prostu dowiedzieli się, jak rzeczywiście, co jest rzeczywiście największym problemem w tej chwili Polaków. Bo co z tego, że za 500+ urodzi się kilka tysięcy więcej Polaków, jak w tym czasie z powodu tej opresyjności tego systemu lichwiarskiego tyle samo albo i więcej wyemigruje, bo Polacy nie będą w stanie wytrzymać w tak dusznym kraju, tak bardzo gnębionym lichwą. Proszę bardzo, halo. Halo. Jesteśmy już na antenie. Ale nie ma tu ich dużo. Halo, już można? Tak, słuchamy. Tych czerwonych. Nie ma. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewczyna. Teraz i zawsze. Proszę Państwa, to chciałabym powiedzieć taką rzecz. Po prostu, mianowicie, niedobry klimat. W chłodowej ręce po prostu nie było mnie stać na kupno tam pewnej rzeczy. I musiałam wziąć kredyt w skoku. Wziąłam w skoku kredyt 1000 zł. To może już 4 albo 5 lat temu. A musiałam spłacić prawie ponad 3000. A dlaczego? Ponieważ w ulotce było pisane, że po prostu odsetki będą wynosiły. Kredyt da dopłacić. Okazało się,